Macie stare gacie, jak słyszycie, intro nadal nie ma, ale odkrywam wazę Jingli i spodziewajcie się, że od tego momentu będzie tylko gorzej. I taki jest plan. Mam taki pomysł, żeby każdy kolejny podcast był coraz niżej i, i, i nawet jak już dosięgnę dna, to będziemy szukać drugiego dna. Także stay tuned. W dzisiejszym odcinku, w drugim odcinku, chciałabym wam opowiadać o mojej kolejnej randkowej w topie, która miała miejsce półtorej roku temu, mniej więcej, już grubo ponad rok temu, i jej bohaterem jest Damianski, ale nie Mateusz Damięcki, inny Damięcki, który poniekąd był do niego troszkę, czyli do tego aktora Mateusza Demickiego troszkę podobny, zwłaszcza jeśli chodzi o jego spojrzenie i oczy. Poznaliśmy się w dość nietypowy sposób. Umieściłam go w mojej cudownej czarnej serii Tindera. Ale tak naprawdę pierwszy raz zobaczyłam go na żywo. Zobaczyłam go w Manianie. Jest to miejsce spotkań artystów i poetów wrocławskich. <noise> Także tam zobaczyliśmy się po raz pierwszy. I pamiętam, że kiedy przechodzi koło mnie i spojrzałam mu w oczy, to byłam, słuchajcie, absolutnie powalona. Naprawdę jego spojrzenie to był cudmiut. Oczy miał błękitne, w oprawione w bardzo grube, piękne, ciemne brwi, do tego miał bardzo gęste, ciemne włosy. Ja tutaj akurat absolutnie uwielbiam, kiedy mężczyźni mają gęste włosy. coś, coś, coś mam, kiedy widzę łysinę, za kola, to nie jest dla mnie bloker absolutny, natomiast w jaki sposób na mnie to też oddziałuje, kiedy właśnie facet jest taki. Zarośnięty. <laughs> no i cóż, miał mnie, spojrzał na mnie, po chwili bardzo szybko odwrócił wzrok. Ja też i tak się skończyło. Ale zapamiętałam go, że mi się bardzo, bardzo, bardzo spodobał. Poza tym miał takie fajne ciałko, takie misiakowate, nabite. Więc kiedy po kilku dniach wyskoczył mi na Tinderze, to się bardzo ucieszyłam. Dałam mu w prawo, co oznacza dla osób, które nie są na Tinderze, że Wyje wyraziłam tym chęć, że chciałabym go poznać dałam mu tak zwanego powiedzmy lajka e i kiedy on dał lajka również mi mieliśmy mecz, czyli <laughs> ja myślałam, że wyjdę z siebie niebo się rozstąpiły i absolutnie byłam przeszczęśliwa zaczęliśmy pisać, bo też mam zasadę, że nie piszę nigdy pierwsza to jest temat też może na inny podcast, ale w pewnych obszarach jeszcze jestem taka troszkę staromodna, jednak lubię kiedy to mężczyzna zabiega, w jakiś sposób aranżuje kontakt, aranżuje spotkania. Więc on napisał pierwszy i byłam mega happy z tego powodu. Rozmowa była powiedziałabym poprawna, nie było fajerwerków było tak miło. Taka, wiecie, taka kanapka z szynką, nie? Bez jakichś specjalnych dodatków, bez jakichś mm, e, fenomenalnych doznań smakowych. Natomiast było good enough, a te oczy. No to wiecie, to już jak nie było jakiejś spektakularnej wtopy, no to umówiliśmy się. I dodam Wam jeszcze, że to wszystko odbywało się e, to chyba nawet było. Półtora i dwa lata temu, no już tak kawałeczek czasu temu, i był to moment, kiedy byłam po dłuższym, po rozstaniu, po dosyć takim dłuższym związku. I byłam w momencie życia, kiedy bardzo chciałam poznać facetów, poznać ich sposób myślenia, funkcjonowania, bo ja właściwie w domu rodzinnym nie miałam w ogóle facetów, jakkolwiek to brzmi, mój ojciec mieszkał za granicą, w domu miałyśmy z mamą, z siostrą, z ciocią bobiniec. I kiedy zaczęłam się spotykać z facetami, to właściwie to były same długie związki trzy, no trzy, które rozciągnęły się na ponad 10 lat. I nie miałam nigdy w życiu momentu, kiedy randkowałam, kiedy szłam z kimś do kina albo na przykład spotykałam się z kimś miesiąc, dwa czy trzy. Takiego momentu w moim życiu nie było, praktycznie do trzydziestki mniej więcej, więc kiedy właśnie weszłam w wiek 30 plus. Stając się singielką, to uznałam, że teraz to w ogóle, teraz to się będzie działo. Teraz to będą ONS-y, się wyszaleję, będę miała seks w wielkim mieście, będę jak taka Kerry i Samantha, dwa w jednym, będę Rihanna i, i w ogóle. I'm telling you, to up my buttons, babe, będę wchodzić do klubu, i wszyscy będą po prostu klękać przede mną, a ja będę taką divą i będę sobie wybierać facetów i będę mówiła, ty idziesz ze mną dzisiaj ale potem zadziało się życie i z tych szumnych planów w mojej głowie i z tych wizji, i z tych przebitek se z seksu w Wielkim Mieście zadziało się mniej więcej tyle nie wiem czy słyszycie teraz świerszcze no nie słyszycie, bo nie montuję świerszczy i nie mam wśród moich dżingli świerszczy, mogę dać krowę jeszcze raz, nie wiem czy mi się uda o Wyobraźcie sobie, że to były świerszcze, czyli nie zadziało się nic. Nie zadziało się nic, między innymi właśnie dlatego, że mam takie nastawienie do mężczyzn, jakie mam i to cudownie wyszło właśnie przy okazji damińskiego. Więc to był taki wstęp. Wróćmy teraz albo idźmy dalej, tudzież wróćmy do momentu, kiedy umówiłam się już z damińskim i poszliśmy na herbatę. Ja szłam właśnie z nastawieniem, że hmm, hmm, co tu się zadzieje, nie wiem, co się zadzieje, wszystko się może zadziać i nic, ale to pierwsze byłoby fajniejsze, poszłam absolutnie nastawiona na to, że spotkałam kogoś, kto mnie powalił, co się bardzo rzadko dzieje. I siedliśmy sobie w herbaciarni. Zaprosił mnie do herbaciarni, yy, i kiedy usiedliśmy, to naprawdę poczułam takie wow. Jaki on jest ładny, i w dziennym świetle też. Co prawda, miał takie brwi mm, lekko udające, monobrew. Ta lewa była taka lekko stronnicza i tak jakby zachodziła na środek, ale powiedzmy, że okej. Okay. Ciałko miał faktycznie takie misiakowate. Ja strasznie lubię takie ciało, do którego się można przytulić. Żadne tam pakerskie klimaty, to broń Boże. Strasznie nie lubię, kiedy jest dużo mięśni. Kiedy mężczyzna ma dużo mięśni, jest to dla mnie odrzucające. I cudnie też pachniał. Natomiast jeszcze a propos, bo to tak może troszeczkę dojaśnię a propos tych mięśni. Ja lubię się czuć kobieco w męskich ramionach, a dla mnie kulturyści czy faceci tacy bardzo mocno ćwiczący, hmm, w moich oczach to jest to pewna forma wynaturzenia, jest to pewien kształt i forma nienaturalna. I nie jest ona dla mnie w żaden sposób pociągająca go dla kobiety. Ja jestem w stanie podziwiać sylwetkę męską, na przykład kulturystyczną, w momencie, kiedy widzę ją na zawodach czy na zdjęciach gdzieś, kiedy model pozuje na siłowni, ale jest to dla mnie taka forma abstrakcyjna. Podobnie jak nie mam w ogóle pociągu do osób ciemnoskórych, mimo że może mi się bardzo taki mężczyzna na okładce podobać. To z jakichś innych, takich bardziej atawistycznych względów nie mam tutaj w stronę niektórych typów mężczyzn pociągu. I właśnie. Tak też się dzieje w przypadku budowy ciała. Lubię, kiedy mężczyzna jest większy ode mnie, ale bądź Boże nie z pakerem, gdzie są jakieś bicepsy, tricepsy oznaczone żyłami z cienką skórką, byle być niezalanym, jak to w slangu kulturystów się mówi. Także mm -mm. i on miał to ciałko właśnie takie, jak miało być. I pupcie też miał super. Nie omieszkałam sobie popatrzeć, zanim usiadł. Także siedliśmy i przyszedł kelner i spytał, co zamówimy więc zażartowałam, że zważywszy na okoliczności w jakich się poznaliśmy, no to ja zamówię maczę, ale on tego absolutnie nie załapał poprosił o czarną herbatę, chyba że może ja nie, nie rozumiem tutaj jakiegoś, wiecie, jakiegoś zawoalowanego zawo wiecie mm -hmm. zawoalowanego, <gryw> nigdy nie umiem tego powiedzieć tak jak Gibraltar, to są wyrazy po prostu nie, to jest rocket science, w każdym razie ja zamówiłam maczę, on zamówił tą czarną herbatę, która być może była jakąś formą ukrytego żartu. I zaczęliśmy rozmawiać. I tutaj już nie było kolorowo, już nie było fajnie i już nie było pupci i zapachu i misiaczka. Mm. Od czego by tu zacząć, tak żeby Wam nakreślić poziom tego fakapu? Przede wszystkim Damiński używał w niemal każdym zdaniu e, słownictwa, które jest na mojej liście, słów zakazanych i nie są to przekleństwa, przekleństwa są super. On używał wypadów trzeba, wypada, powinno się, mm, przystoi. Mm, co jeszcze? No, wiecie o co chodzi. Używał tego naprawdę co chwila, opowiadając mi o tym, że trzeba w pewnym wieku coś robić, powinno się zadbać o dom, powinno się mieć dzieci, powinno się zarabiać. On musi każdego dnia robić to i to i to. I, to. I absolutnym zwieńczeniem tego była jego wypowiedź na temat dzieci. Spytał się mnie, jak się na to zapatruję. Ja się zapatruję w ten sposób, że, że nie wiem i że na ten moment chyba nie chcę mieć dzieci. To też jest wątek na osobny podcast, ale tak wtrącę odrobinkę, że nie mam jasnej decyzji w życiu, że nie, absolutnie nigdy nie będę miała dzieci. Mam bardzo mało takich czarno-białych jakby dróg, którymi idę, właściwie może 3-4. Co do dzieci, na ten moment w życiu jest mi tak dobrze, tyle się dzieje. Jestem szczęśliwa, mam mnóstwo pasji, zadań, stać mnie na wszystko, jest mi wygodnie, wstaję o 11. Jak mam ochotę o 13 i znowu do łóżka to idę, dużo tańczę, dużo podróżuję, mam czas i nie chcę z tego rezygnować, bo, 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 bo co? Nie, nie czuję instynktu macierzyńskiego, kiedy widzę dzieci. To znaczy, ja uwielbiam dzieci, ale tak jak uwielbiam ludzi, tak jak uwielbiam pieski, tak jak uwielbiam drzewa i wszystkie jakby istnienia. I dzieci też są super. Jak podchodzę i spotykam dziecko, nie wiem, dziewczynkę, chłopczyka, bardzo chętnie sobie siądę, pogadam i w ogóle jest super. Natomiast, tak, żeby miała instynkt, żeby mieć dziecko własne. To na ten moment to, to się nie odzywa. Biorę natomiast jakby tutaj taki nawias, że jeśli się zakocham, to może się taki instynkt właśnie odezwać. Raz w życiu coś takiego mi gdzieś tam dzwoniło yy, z tyłu głowy, natomiast yy, nie wiem, czy tak będzie. I tak mu też powiedziałam, że, że nie wiem, na ten moment nie, na pewno, na pewno nie jestem na etapie w życiu, mimo że mam 35 lat, żebym dążyła do poznania ojca mojego dziecka. N nie. Nie, jakby obie opcje są ok, czyli i ta droga z dzieckiem, i ta droga bez dziecka, także no pressure. I co mi Damiński na to powiedział? Chcecie wiedzieć? Nie chcecie wiedzieć? Chcecie wiedzieć? No nie chcecie wiedzieć, ale się dowiecie. Usłyszałam cytat roku, że przecież każda normalna kobieta powinna chcieć mieć dzieci. No. To już wiecie. Także ja absolutnie jestem nienormalna, skoro nie chcę na ten moment i nie mam takiej decyzji. E, I coś, co mi tak naprawdę pomogło by przetrwać, a nawet, uwaga, mieć fan, siedząc koło niego, to była zabawa w bingo. To jest świetny sposób. Polecam. Zaznaczyłam sobie w głowie y, taką, wiecie, planszę, jak do gry. I w momencie, kiedy pojawiały się wyrazy, y, powinno się, trzeba wypada, przystoi i tak dalej. Ja sobie jakby tak zaznaczyłam, zaznaczałam iksami, aż się pojawiają, aż się pojawi sześć powtórzeń. Dziewięć to już by było gdzieś tam, nie wiem w sumie jaka jest zasada w bingu, ale ja sobie narzuciłam, no, że 6. Eee, a, 6, 9, patrzcie, głodemokrat na myśli. No i co, i wy, 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 wygrała, wy, wygrał wers wersja, wygrał wyraz, e, powinno się. To był sponsor. Tej gry i tej zabawy, dzięki temu jakoś przetrwałam. Natomiast pod koniec nie ukrywam, że mm, nie widziałam w nim już Misia, tylko takiego do przytulania, tylko bardziej widziałam w nim takiego Misia Koale. Misia Koale, takiego, który właściwie siedzi, młemła eukaliptus całymi dniami, gapiąc się tępym wzrokiem na drzewo. I nie wiem, czy wiecie, ale Mich ma właściwie większość, yy, nie ma praktycznie, yy, inaczej. Mich Koala ma mózg wielkości orzecha włoskiego, więc większość jego głowy w środku zajmuje woda, jakiś tam płyn i orzeszek, po prostu jeden malutki orzeszek. I on właściwie większość czasu w życiu poświęca na młemłanie eukaliptusa. I myślę, że Damiński też powinien właśnie na tym się w życiu skupić, żeby coś, nie wiem, jeść i wydalać i nie mówić. I wtedy myślę, że moglibyśmy się prędzej dogadać. Ale niestety mówił. I to była jego największa wada. E... Szczerze mówiąc, nie pamiętam, dlaczego i jak to się stało. Chyba od wątku tych dzieci, ale pojawił się temat homoseksualistów, Boże Święty i to już był dramat. Ehm... Powiedział, że homoseksualiści. To przecież to, to cytuję, geje, to, 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 to jakaś choroba przecież jest. Nagle w ogóle zaczął mówić jak dresiarz, taki wiecie, z klatki schodowej, z bejsbolem, taki co pluje, yy, siedzi w bejsbolówce, w dresach z czterema paskami. Nawet jego sposób mówienia, to mi się z Masowską kojarzy, yy, a raczej z bohaterami Masowskiej. Dorota pozdrawiam. u Dorota pozdrawiam, tak jakbym ją znała, nie? W sumie chętnie bym poznała, no, ale nie znam. Natomiast na wojnie po, po, poisko, poisko ruskiej... I e, bardzo, bardzo cenię. Natomiast pamiętam faktycznie tych bohaterów e, i jak on nagle, nawet mówiąc o gejach, i bo akurat było o gejach wątek, bo nagle lesbijki są spoko, tak? Jak kobieta się całuje z drugą, nie, no to spoko, to to jest jeszcze okej, okay. ale geje to choroba. To jest w ogóle dla mnie. Nie dość, że to, to jest po prostu jakieś upośledzenie mentalne. Natomiast no, jeszcze dodatkowo podwójne standardy w tym upośledzeniu. Także Damiński naprawdę tutaj to była po prostu intelektualna petarda. Natomiast uznał yy, użył określenia, że to jest choroba. Więc pomyślałam sobie, że już tak dla, no nie wiem, tak jakoś pociągnęłam wątek choroby, bo pomyślałam, że hmm, ciekawe, czy jest naprawdę aż tak pozamykany już, czy, czy, czy może jednak gdzieś jest przestrzeń do rozmowy, a że użył określenia i gdzieś poszedł temat w stronę chorób to spytałam go, co myśli o osobach uzależnionych, o alkoholikach, narkomanach, czy to też jest choroba, czy, czy według niego tutaj jakby jest, według niego, tak jak homoseksualizm jest chorobą, czy tutaj też widzi jakby element choroby. I to było poniekąd takie koło ratunkowe, tak naprawdę. Natomiast on stwierdził, że absolutnie, jakie, jaka choroba? Przecież alkoholik, ćpun, to ćpie, nie ma silnej woli. Próbowałam mu tak nakreślić troszkę, że to właśnie na tym polega ten problem, że właśnie silna wolność jest wyłączona, i cały sęk, właśnie w uzależnieniu polega na tym. Że ta konsekwencja i siła, o której on mówi, tutaj jest właśnie wyłączona i na tym polega ta choroba. Natomiast on się tutaj obruszył, że absolutnie on sobie nie wyobraża, że to jest jakieś takie pitolenie, że to tak sobie gadają te, te ćpuny, że jakby nie chciał, to by nie ćpał, i to jest tylko i wyłącznie kwestia silnej woli i silnego charakteru. I ten silny charakter był tak, to jest taki silny charakter. <grym> Także tutaj już. Mm, do momentu, że już ja już ja już się zamknęłam w sobie i trochę mnie zatkało. No, naprawdę rzadko mnie zatyka, ale już już no, przestałam przyjmować to, co mówi. I nie wiem, jak on to odczytał. Być może odczytał to tak jak chciał, czyli jako forma aprobaty i akceptacji, czy, czy potwierdzenia, że ma rację. I wtedy, właśnie po tych takich trudnych tematach, po tych trudnych tefałonowskich sprawach, nagle się do mnie przybliżył, nachylił się, objął mnie ramieniem i zaczął mi szeptać do ucha. Kiedy się do mnie przybliżył, pierwszy raz poczułam jego zapach, tak zupełnie z bliska, i wiecie co? I on śmierdział. I on już dla mnie po prostu śmierdział homofobią i starymi klapkami na oczach. Ja nie wiem, te klapki mówi się, że są gacie potacie. Jak dla mnie, to on miał na oczach jakieś klapki stare, znoszone. Yy, absolutnie nie miałam żadnej przyjemności już w obcowaniu z jego ciałem. Żadnej. Natomiast co powiedział mi do ucha. Kiedy czasem myślę, że już nie może być gorzej, okazuje się, że może być gorzej. Myślę, że tak będzie właśnie z intro, tak jak obiecałam. Ale Damiński jest tego świetnym przykładem, ponieważ pokazał mi palcem wskazującym człowiek na poziomie przecież to jest człowiek wyższa klasa tak się pozycjonował. Pokazał mi palcem wskazującym na parę siedzącą naprzeciwko nas. Siedzieli z 5-6 metrów od nas i zaczął mi szeptać, że. On jest oburzony, w jaki sposób oni się zachowują i co ja na to? Bo przecież oni się tutaj migdalą, obacują się, może niech sobie tutaj zaraz w ogóle się rozłożą na podłodze, bo to idzie w jedną stronę, jak tak można. Ludzie na poziomie się tak nie zachowują w miejscach publicznych, i za to w ogóle powinny być mandaty, i co ja na to? Ja już, ja już zaczęłam mieć wzrok jak mi szkoła ten Pyszary nieobecny. I zastanawiałam się, nie no, czy to, to, to żart, czy to nie żart. Popatrzyłam na tą parę. Chłopak przytulał dziewczynę, całował ją. Ręce chodziły mu co najwyżej po jej ramieniu i po nodze. Czasem odgarniał jej kosmyk włosów z twarzy. Nawet ciężko mi powiedzieć, co, co w tym mogłoby być nie tak. Lubię oglądać szczęśliwych ludzi, zakochanych też. Yy, nie przeszkadza mi to, że ktoś się całuje, więc... <laughs> więc wiecie co? Ja już mu tylko powiedziałam, że akurat gdyby za to dawali mandaty, to ja bardzo chętnie mogę płacić, a powinni dawać mandaty za brytańskie zapędy. I tyle. I powiedziałam, że chciałabym już zamówić rachunek, i wyszliśmy. I ja sobie poszłam do auta. On sobie poszedł do auta. Yy, chyba nawet go poprosiłam, żeby mnie nie odprowadzał. Natomiast e, ku mojemu zdziwieniu, kolejnego dnia do mnie zadzwonił, spytał, jak minął mi wieczór, jak mija dzień, czy miałabym ochotę na kolejne spotkanie. And I was like, no! Why? Jakby, wiecie, zupełnie się rozjechaliśmy, nawet w reakcjach na to samo. Tam byliśmy we dwoje. Mam poczucie, że flow zupełnie nie było. Może to jest, znaczy. Troszkę podejrzewam, że przez to, że ja pewnych rzeczy nie oceniam, bardziej przyjmuję i jakby co najwyżej decyduję, czy chcę w coś iść dalej, czy nie, mogę dawać poczucie um, tego, że mi się coś podoba, a ja co najwyżej um, akceptuję, nie oceniając. A to jest ogromna różnica, bo to, że ja pewne rzeczy na, na pewne rzeczy patrzę i nie mam potrzeby w życiu, żeby kogoś zmieniać i Dawać wykłady i e, przyjmuje ludzi takimi, jakimi są, to czasem jest brane jako akceptacja. Albo taka akceptacja w rozumieniu, aprobata. O, a jest różnica między akceptacją stanu rzeczy a aprobatą. Ja nie aprobuję tego, co on mówił, natomiast akceptuję fakt, że są tacy ludzie i po prostu nie chcę więcej z nim mieć nic do czynienia. Więc może dlatego moją no właśnie, mój brak gdzieś tutaj w pewnym momencie już dyskusji wziął za, za to, że jest wszystko ok, że ja się z nim zgadzam tak także do drugiego spotkania nie doszło te jego oczy w ogóle przestały być już ładne tak jak wcześniej widziałam w nich dosłownie lazur, turkus, mauritius mogłabym się w nich zatopić i snorklować tak zobaczyłam, że snorklując w tych jego oczach, to tam na dole to są jakieś wraki zatopione i nie mam ochoty tego specjalnie oglądać i po spędzonych dwóch godzinach z nim, no, zobaczyłam taki, taką robaczywkę. No, 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 taki dzbanek malowany, i cała moja chemia, i, i, i gdzieś to może za duże słowo pożądanie, ale taka wiecie, ochota, że może z nim coś na podstawie wyglądu, no, ulotniło się w trybie natychmiastowym. Niczym opary z mielonych eukaliptusów, bo eukaliptus, o ile wiem, taki fajny generuje opary, które mają działanie relaksacyjne. No ja nie wyszłam zrelaksowana, ewidentnie. Jestem, kurczę, bardzo ciekawa, jak to funkcjonuje właśnie też u niektórych kobiet i u niektórych mężczyzn, że potrafią te sfery rozdzielać. No ja nie umiem. I przyznawam, że to nie jest tak, że ja. Chciałabym umieć, nie mam jakiegoś, jakiejś potrzeby, żeby mm, mieć często e, czy w ogóle miewać ONS-y, czyli one-night standy, żeby e, nauczyć się e, seksu w oderwaniu od, e, od człowieka, od jego charakteru, przekonań życiowych itd. W ogóle do tego nie tęsknię, nie, nie mam takiej potrzeby. Jeśli odzywają się we mnie potrzeby fizyczne, no to bozia rączki dała i są inne sposoby, żeby sobie w życiu poradzić natomiast to mnie tak po ludzku ciekawi ciekawi mnie w jaki sposób mężczyźni do tego podchodzą mówię mężczyźni, troszeczkę teraz generalizuję są też kobiety, które jakby tak działają i mają z tego fan i radość w życiu natomiast chyba większość nie? To, to, to są faceci jestem tak po ludzku tego ciekawa jak to jest, że facet siada z kobietą która kiedy wchodzi do pomieszczenia to najpierw wchodzą jej usta opowiada o nowej torebce Louis Vuitton i o tym, że ma zegarek Michaela Corsa i że Baśka bzyknęła się z Maćkiem, który ma brata przecież w Sztokholmie, który ma kumpla kuzyna Raymonda, który jest z Katie, a Katie to jest była tamtego Maćka i on teraz jest taką nową dupą, która ma podrabianego Gucci. <grym> I, i, I tak boli, nie? Tak, tak uszy trochę krwawią czasem na głupotkę czasem na na pewien brak polotu i tak się zastanawiam jak to jest, że niektórzy właśnie potrafią te sfery oddzielić i mieć satysfakcję w łóżku z osobą, z którą nie ma nic poza tym ciałem no nie wiem w moim przypadku akurat wtedy mi lepiej smakuje już po prostu właśnie ta alternatywa w pojedynkę Niż właśnie takie szukanie tylko kontaktu cielesnego. Jezu, jak ja myślę o tym, że miałabym z Damięckim iść do łóżka, to po prostu Jezus Maria. No, no, kabaret. To, to nawet nie kabaret, to jest jakaś tragikomedia horror. Nie wyobrażam sobie tego, po prostu, no, no, no nie, miałabym w głowie jego. Mądre powinnaś, i musisz, i nie możesz beze mnie wyjeżdżać, i to jest niemożliwe, żeby będąc w parze, ktoś wyjeżdżał bez męża, czy bez żony, jakieś takie, derdy mały. No, i jestem tego ciekawa. Jeśli ktoś z was miałby ochotę się ze mną podzielić, czy w komentarzu, e, czy prywatnie, to, to bardzo chętnie bym posłuchała tutaj. E, waszego zdania. Jakiś czas temu dowiedziałam się, odkryłam takie określenie jak sapioseksualizm i ponoć jestem sapioseksualna. Nie wiem, to jest wydaje mi się takie trendy teraz słowo. Natomiast fakt faktem, że nigdy w życiu nie zdarzyło mi się mieć, być w, znaczy być w związku, to jasne, ale w ogóle poczuć pociąg do kogoś, kto nie kręci mnie intelektualnie, kto nie ma poczucia humoru i tej całej otoczki właśnie wynikającej z no z umysłu, umysł kręci kurczę umysł kręci, fakt sam umysł, bez ciała e, też może być e, hmm chociaż nie, też tak miewałam, że no było kilku facetów w moim życiu, którzy mi się podobali na takim już męskim poziomie, damsko-męskim e, ja to nazywam z tak zwanym erotycznym potencjałem którzy no nie trafiliby na okładkę men's healtha, ale nadrabiali absolutnie z nawiązką mm, i z podwiązką, e, charyzmą i mocą. Kiedy wchodzili do pomieszczenia, to ja widziałam, że wszedł samiec alfa i bank i po prostu widziałam, że to jest, to jest ktoś. To jest ktoś, kto jakby wzbudzał moje naturalne zainteresowanie, mimo że mm, no, nie był to e, symbol, powiedzmy, mm, symbol męskości, który mm, trafiłby. Na wspomnianą okładkę. To zdecydowanie, właśnie sobie wizualizuję kilku tych facetów, i to też, no zdecydowanie, zdecydowanie, nie trafiliby na okładkę, chyba że jakaś wersja alternatywna by była. Mm. Także dajcie mi znać. Bardzo jestem ciekawa, co myślicie w ogóle o One Night Standach. Co myślicie na temat właśnie oddzielania tych sfer, tych stref? I cóż, Wam mogę jeszcze dodać. Niebawem będę nagrywać kolejne podcasty. Od pewnego czasu dużo mniej chce mi się randkować i czuję, że ten moment, kiedy poznawałam tak naprawdę siebie na tych randkach, bo to jest dla mnie absolutnie najważniejsze. Ja poznawałam siebie na tych randkach. To faceci ok, ale poprzez interakcję z nimi ja poznawałam siebie, własne potrzeby, oczekiwania. Słuchałam siebie, własnych potrzeb, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Odkrywałam tak naprawdę wzór. Związku, wzór na to, z kim bym chciała być. I to jest doświadczenie absolutnie bezcenne. Natomiast teraz częstotliwość jest dużo, 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 dużo rzadsza. Nie zmienia to faktu, że mam mój notatnik, a w moim magicznym notatniku może kiedyś zrobię zdjęcie. Tam są same takie naprawdę określenia śmieszne. Ale no nie wiem, czy wrzucę, bo muszę się zastanowić, bo to jest autentyk, i tam są różne notatki, takie tajne w każdym razie mam jeszcze trochę ewenementów do opisania, więc myślę, że jeszcze trochę podcastów e, przede mną, takich typowo rądkowych natomiast oprócz tego chciałabym też ponagrywać e, kilka odcinków na temat po prostu relacji damsko-męskich właśnie e, moich e, mojej wizji Idealnego partnera, gwiazdka, nie ma idealnego partnera, ale takiej, wiecie, wizji, do której dążę i, i czego bym oczekiwała, jakie mam potrzeby. Kiedyś stworzyłam taką listę, powiedzmy, cech, zachowań. I to było z 5 lat temu. Ostatnio ją aktualizowałam, to też jest bardzo ciekawe, jak ona się zmienia w czasie, więc chciałabym tych podcastów nagrywać więcej i nie tylko na temat e, fakapów randkowych, które są super, <grym> natomiast e, to nie jest jedyna rzecz, o której chciałabym Wam poopowiadać. Mm. I jeszcze jeden obszar się szykuje, ale to niechaj pozostanie moja tajemnica na ten moment i chciałabym się z wami podzielić teraz em, zakończeniem ponieważ mam przed sobą jingle w moim studiu nagraniowym na narożniku a zatem żegnam się, przytulam buziaczki, trudu tutu majtki z drutu i do usłyszenia no i nie to klik, o to miało być <laughs> nie to kliknęłam <laughs> Do usłyszenia.